Kancelaria Prawna, Jarzyński i Wspólnicy. Z prawem do celu. Witam w kolejnym podcaście Z prawem do celu. Dzisiaj moim gościem jest urbanista Michał Lorbiecki. Michał, przedstaw się naszym gościom. Cześć Piotr, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Tak jak zostałem przedstawiony, nazywam się Michał Lorbiecki, jestem urbanistą. Działam przede wszystkim w mieście Tychy, gdzie nie tylko zajmuję się planowaniem przestrzennym, ale również jestem pełnomocnikiem prezydenta miasta. Ogólnie staram się zmieniać swoje miasto, w którym mieszkam i myślę, że największą wiedzę właśnie z tego zakresu mogę się podzielić. No właśnie, ledwo co w niedzielę weszła w życie 24 września duża reforma ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest to spore wyzwanie dla gmin. Czy możesz powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia samorządu, jeżeli chodzi o tą nowelizację, a przede wszystkim o uchwalenie w najbliższym czasie planu ogólnego gminy, tego nowego aktu planowania przestrzennego? Myślę, że trudno mówić o uchwaleniu, ponieważ ciężko jest mówić w ogóle o przystąpieniu do sporządzenia tego planu ogólnego jak na razie. Oczywiście w mediach możemy przeczytać, że jest to rewolucja, jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne w miastach, w ogóle w naszym kraju. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rewolucja dla miast, czy rewolucja po prostu dla systemu tylko i wyłącznie. No i w pierwszej kolejności ja bym podzielił jednak gminy na takie, które dysponują swoimi własnymi zasobami i kapitałem ludzkim przede wszystkim w zakresie tego, kto mógłby te plany sporządzać, oraz na miasta i gminy, które niestety, ale zlecają na zewnątrz tego typu usługi. I myślę, że przede wszystkim największym wyzwaniem ta nowelizacja ustawy będzie jednak dla gmin zlecających na zewnątrz. Dlaczego zacząłem od wątpliwości, czy mamy na myśli tutaj rewolucję, jeżeli chodzi o zmianę tego systemu planowania, ponieważ tak naprawdę zmienia nam się tylko i wyłącznie to, że zamiast studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będziemy mieli plany ogólne oraz oczywiście taka chyba najważniejsza w całej tej nowelizacji sprawa, że warunki zabudowy będą musiały być wydawane zgodnie z tym aktem prawa miejscowego, jakim będzie plan ogólny, co do tej pory nie miało miejsca przy okazji studium, z którym nie musiały być zgodne. I myślę, że to jest właśnie wyzwanie dla miast, które będą zlecały na zewnątrz te plany ogólne. Natomiast miasta i gminy, które dysponują własnymi pracowniami, własnymi ludźmi do sporządzenia planów, dla nich będzie to dużo prostsze, ponieważ wszystkie analizy, które trzeba wykonać do sporządzenia planu ogólnego, będą mogły być przede wszystkim zrealizowane na miejscu, nawet przed przystąpieniem do sporządzenia planu ogólnego. Natomiast, żeby móc zlecić na zewnątrz sporządzenie planu ogólnego, no trzeba będzie mieć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia takiego dokumentu przez Radę Gminy. Jest wiele wątpliwości odnośnie tego, kiedy gminy miałyby albo mogłyby w ogóle przystąpić do sporządzenia takiego dokumentu. Przede wszystkim dlatego, że wciąż nie mamy rozporządzeń, czyli aktów wykonawczych dla tej ustawy. Chodzi o to, że po prostu w dalszym ciągu nie wiemy, w jaki sposób sporządzać te plany ogólne. Wiemy, czym one mają być i co mają uwzględniać, natomiast w jaki sposób technicznie je zaprojektować, to na razie możemy jedynie wnioskować po udostępnionych projektach takich rozporządzeń. Przede wszystkim mam na myśli tutaj rozporządzenie odnośnie planu ogólnego, rozporządzenie, które wyjaśnia nam, w jaki sposób analizować chłonności dla nowej zabudowy, gdzie będą te luki zabudowy, gdzie będzie można wydawać nowe warunki zabudowy oraz w jaki sposób w ogóle te warunki zabudowy ustalać. Więc są to rozporządzenia, które na pewno mają
chyba nawet większy wpływ na same prace niż sama ustawa, bo ustawa jest bardziej ideowa i określa nam, po co to wszystko będzie. A wydaje się to wszystko być bardzo klarowne. Myślę, że dla urbanistów nie jest to aż takie wielkie wyzwanie, jeżeli chodzi o zrozumienie tych zmian systemowych, ale może być to zdecydowanie wyzwanie organizacyjne dla gmin i później techniczne w zależności od tego, jak finalnie będą wyglądały rozporządzenia. Taki dość przedługawy wstęp, ale mam nadzieję, że rozpocząłem parę wątków, które warto w naszej rozmowie dzisiaj poruszyć. Jasne, masz rację, tak, rzeczywiście nadal brakuje rozporządzeń, w związku z tym tylko teoretycznie można wszcząć w tej chwili procedurę uchwalania planu ogólnego, bo póki tego rozporządzenia dotyczącego planu ogólnego nie będzie, no to tak naprawdę żadne prace się nie będą mogły rozpocząć, chociaż czytam już, że niektóre gminy już zapowiadają takie analizy, niektóre oczywiście też uchwalały niedawno studium i też starały się już uwzględnić te kwestie związane z reformą. No i też istotna rzecz, że część tych rzeczy, które dzisiaj była w studium, przejdzie do strategii rozwoju gminy, tak, co też będzie no, dodatkowym jeszcze dokumentem, tak, co prawda na razie jeszcze tam nieobowiązkowym w tym okresie przejściowym, ale tak naprawdę już można powiedzieć od tej strategii się będzie zaczynało całe planowanie w gminie, tak przynajmniej przewiduje ta reforma. No i oprócz tego rozporządzenia jest rzeczywiście ta kwestia jeszcze, bym powiedział, sił i środków, tak, no bo mówi się, że tych urbanistów nie jest tylu już obojętnie, czy w samych gminach, czy poza gminami, którzy byliby w stanie udźwignąć, tak, uchwalenie tych planów ogólnych do końca 2025 roku, no bo do tego momentu mają wygasnąć studia. I oczywiście kwestia też pieniędzy, no bo to są jednak no, spore pieniądze, szczególnie w miastach, dużych miastach. Tam no, nie da się zrobić takiego planu ogólnego no, tanio, tak, czy bez zaangażowania znacznych środków, a wszystkim też no, tego nie zrobi jeden urbanista, tak, takiego planu dla na przykład dużego miasta. Dokładnie tak. Nie bez powodu też wspomniałem właśnie o tym podziale na miasta, które dysponują ludźmi i wydziałami, które mogłyby zajmować się przede wszystkim tymi analizami, a później już przygotowaniem samego dokumentu. Wiadomo, że również miasta, które dysponują pracowniami urbanistycznymi, zlecają wiele analiz na zewnątrz, już bardziej takich specjalistycznych, czy obecnie nawet do tej pory różne prognozy były zlecane na zewnątrz często, żeby chociażby podkreślić takie obiektywne podejście, żeby nie było, że miasto samodzielnie sobie prognozuje kwestie finansowe na przykład. Natomiast jeżeli chodzi o tą reformę, no to zdecydowanie będzie to ogromne obciążenie dla gmin, które zlecają takie opracowania na zewnątrz. Przede wszystkim już zaczynając od tego, że żeby móc zacząć działać w zakresie przygotowywania analiz do sporządzanego planu ogólnego, no to trzeba dysponować podstawą prawną dla wydatkowania pieniędzy publicznych. Jeżeli Rada Gminy nie przystąpi do sporządzenia planu ogólnego, no to obawiałbym się tutaj ewentualnej legalności nawet wydatkowania środków publicznych na cele sporządzenia planu ogólnego, skoro nie ma takiej uchwały. Natomiast kiedy gmina dysponuje ludźmi i zasobami do tego, żeby prowadzić takie analizy, no to może to w ramach pracy wydziału jak najbardziej wykonywać. Myślę, że to jest jeden z takich pierwszych problemów, z jakimi się gminy spotkają, że po prostu przede wszystkim będą potrzebowały powodu dla wydatkowania tych środków publicznych. Druga sprawa pojawia się tutaj, jeżeli chodzi o przepisy przejściowe. Też już poruszyłeś kwestię strategii, ale o tym za chwilkę. Mianowicie bardzo wątpliwym jest zapis w przepisach przejściowych dotyczący tego, że gdy mamy do czynienia z sytuacją, w której jednocześnie sporządzany jest plan ogólny i plan miejscowy, to w pierwszej kolejności musi być uchwalony i prawomocny plan ogólny. I to stwarza takie zagrożenie, że jeżeli gminy przystąpią do sporządzenia planu ogólnego, to dopóki nie uchwalą go, wszystkie procedury planistyczne będą zamrożone, tak? Bo ustawa wprost mówi, że musimy
najpierw uchwalić plan ogólny, a dopiero później będziemy mogli uchwalić plan miejscowy. Ja rozumiem, że intencją pewnie ustawodawcy była sytuacja, gdybyśmy zmieniali na przykład punktowo plan ogólny po to, żeby móc uchwalić nowy plan miejscowy, który byłby zgodny z planem ogólnym, bo takie zabiegi też oczywiście występowały co do zgodności ze studium, że w pierwszej kolejności, że równolegle prowadziło się prace zmiany studium i prace związane ze zmianą planu miejscowego i w pierwszej kolejności uchwalane było studium, żeby ten uchwalony nowy plan miejscowy był zgodny ze studium. I tutaj były wątpliwości, wielokrotnie wojewodowie i sądy niestety miały z tym problem. I tutaj rozumiem, że ustawodawca chciał zapobiec takim wątpliwościom przez taki zapis, natomiast myślę, że jest to problem, który albo będzie musiał być zmieniony na poziomie ustawy, albo interpretacje wojewodów będą musiały być jednoznaczne po to, żeby gminy się po prostu nie bały przystąpić do sporządzenia planów ogólnych. I jakby to jest jeden z takich pierwszych problemów. No, znaczy z tego, co ja wiem, to jest grupa przepisów przejściowych, która jakby no, pozwala w pewnych oczywiście określonych sytuacjach tak prowadzić dalej procedury związane z uchwaleniem planów miejscowych, można powiedzieć, na dotychczasowych zasadach, które obowiązywały, i też dodatkowo tam wprowadzono taki przepis, że będzie można procedować tak jednocześnie zmianę planu z uchwaleniem planu miejscowego z uchwaleniem planu ogólnego, przy czym tam no jest ta, będzie ten wymóg właśnie, który usuwa te wątpliwości właśnie interpretacyjne czy na podstawie orzecznictwa, że najpierw musi upłynąć tam termin na rozstrzygnięcie nadzorcze przez wojewodę, jeżeli chodzi o uchwalenie planu ogólnego lub jego zmiany, i też wprowadzono ten już na tych nowych zasadach też brak wymogu zgodności na tym etapie, bym powiedział, projektowym, tak, tego planu, tego projektu planu miejscowego z planem ogólnym, właśnie zakładając, że może to się toczyć jednocześnie, tak, razem. Tak, tak, tak. I też bardzo ważną kwestię poruszyłeś, mianowicie tego, w jakiej sytuacji są teraz gminy, które jeszcze nie mają planu ogólnego albo chcą jak najbardziej opóźnić jego sporządzenie. Oczywiście w dalszym ciągu można jakby nie tylko opracowywać czy kończyć uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych, które już zostały podjęte, czy przystępować do nowych i je realizować w postaci nowych planów miejscowych. I jakby na to pozwala nam ustawa do 1 stycznia 2026 roku, jakby gminy mogą sobie działać na dotychczasowych zasadach, można tak ogólnikowo przyjąć. Natomiast bardzo ważnym jest później ta rozterka, czy lepiej szybko przystąpić do planu, do sporządzenia planu ogólnego i mieć to za sobą, czy opóźniać jednak to jak najbardziej, żeby po prostu albo zdążyć po prostu w tych przepisach, albo po prostu nie być w tyle. Bo tak jak wspomniałem, jest ryzyko tego zamrożenia niestety, które wynika z ustawy, że jednak plan miejscowy, że w pierwszej kolejności musi być uchwalony plan ogólny, czyli jak już gmina przystąpi do sporządzenia, no to nie można realizować żadnych planów miejscowych do czasu uchwalenia planu ogólnego. A jednak przy procedurze sporządzenia planu ogólnego dla dużego obszaru, to będzie zapewne długi czas, zanim te wszystkie analizy się wykona, zanim się skonsultuje. I tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o takie konsultacje typowe dla planów miejscowych, ale nie wiem, czy Piotrze słyszałeś może, albo masz doświadczenia z tym, w jaki sposób gminy radziły sobie z konsultacjami społecznymi odnośnie studiów uwarunkowań, kiedy nagle bardzo dużo właścicieli, głównie rolników dużych pól uprawnych, wnioskowało o przekształcenie po prostu ogromnych terenów na tereny rolnicze. I nasze gminy często są oczywiście przeznaczone pod zabudowę w dużo za dużym stopniu. I mimo, że ustawa nam mówi, że o różnych zwolnieniach, że niektórych kwestii się nie porusza w przypadku odszkodowań i tak dalej, to jednak te roszczenia mają bardzo duży wpływ politycznie i one niestety
będą skutkowały jednak dużą siłą. Jakby będą odbijały się bardzo mocno na kształcie planu ogólnego, więc ja bym tutaj tak właśnie, bardzo... No właśnie, jak to mówimy o tym, jak już mówimy o tej polityce, tak przerwę, to rzeczywiście wielu wieszczy, że tak naprawdę, ponieważ szykują nam się wybory samorządowe tak na wiosnę, to dopiero po tych wyborach będą podjęte realne prace nad planem ogólnym i co warto też podkreślić, bo tego oczywiście nie wszyscy nasi słuchacze i widzowie mogą wiedzieć, że ten plan ogólny musi obejmować cały teren gminy, tak? To nie może być wycinkowo, tak jak plan miejscowy uchwalony, co właśnie przy dużych samorządach, tak, dużych miastach powoduje rzeczywiście istotne wyzwania dotyczące uchwalenia tego dokumentu. Dokładnie tak. I myślę, że ta polityka będzie miała bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o realizację tej ustawy. No niestety będziemy mieli w 2024 roku wybory samorządowe. Jeżeli będą gminy, w których będą kontynuowali swoje rządy, że tak powiem, dotychczasowi gospodarze, to będzie pewnie łatwiej przystąpić do sporządzenia planów ogólnych. Natomiast jeżeli pojawią się nowi gospodarze, to oni również będą musieli się wdrożyć do pewnych kwestii. I to jeszcze bardziej opóźni przystąpienie do sporządzenia planów ogólnych. No a niestety polityka ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o przeznaczenie terenów pod zabudowę lub nie. Myślę, że to jest nawet bardziej istotna kwestia niż samo ryzyko odszkodowań, na przykład w związku z uniemożliwieniem realizacji zabudowy na terenach, na których można by było wydać obecnie warunki zabudowy. No to prawda, tak. To też tak to obserwując z zewnątrz, tak to widzę, a przede wszystkim patrząc choćby na praktykę uchwalania dotychczasowych studiów, a przede wszystkim ostatnie uchwalenie choćby studium dla Poznania, tak. Próbę uchwalenia w tym okresie bym powiedział jeszcze przejściowym, tak, studium dla Warszawy, tak. Widać ile, że tak powiem, porusza się tutaj problemów, tak, ile zaczyna być otwieranych nowych dyskusji odnośnie właśnie choćby zabudowy, tak, czy wyłączenia z zabudowy z terenów. To oczywiście generuje niezadowolenie tak wielu osób, które kupiły działki, które dzisiaj są potencjalnie budowlane, tak, na które można by było uzyskać warunki zabudowy. No i wraz z tą reformą pojawia się taka spora niepewność, tym bardziej, że to rozporządzenie, które właśnie jeszcze jest projektem, wprowadza szczegółowe wzory, tak, na tą chłonność, tak, jeżeli chodzi o budownictwo, i tutaj może to powodować, że rzeczywiście trudniej będzie przeznaczać pewne tereny pod zabudowę, mimo że dotychczas dało się w łatwiejszy sposób uzyskiwać na tych terenach na przykład warunki zabudowy, bo to też, te też się istotnie zmienią, tak, zmienią się zasady wydawania, przede wszystkim to związanie, tak, z tym planem ogólnym, tak, gdzie w planie ogólnym będzie ten obszar uzupełnienia zabudowy, który oczywiście może nie będzie musiał być wyznaczony, ale to on będzie decydował o tym, czy w ogóle będzie taka możliwość. Tu twierdzą niektórzy, że gminy sobie właśnie z punktu widzenia choćby politycznego, tak, nie pozwolą sobie na niewyznaczanie tego obszaru, z drugiej strony mogą być w którymś momencie mocno uwiązane tym rozporządzeniem i trudno im będzie tak naprawdę, jeżeli rzeczywiście już dzisiaj jest zapewniona duży areał tych obszarów pod zabudowę, trudno im będzie spełnić te warunki z tego rozporządzenia. Wiadomo, że matematyki tutaj będzie to trudno wszystko naciągnąć i jakby iść obok tych wzorów, szczególnie jeżeli rzeczywiście będzie to akt prawa miejscowego, wojewodowie będą weryfikować to, będzie to też podlegało też zaskarżeniu i będzie można ewentualnie takie rzeczy sprawdzić, tak, czy te wzory zostały prawidłowo wypełnione i czy rzeczywiście prawidłowe z nich wyciągnięto wyniki i wnioski.
Tak, problem z tego typu wzorami pojawił się już w niedawnych jeszcze uchwalanych studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego, czy chociażby ich zmianach, ponieważ od kilku lat już trzeba było opracowywać tak zwane bilanse do tych studiów. Oczywiście nie było jakiegoś konkretnego wzoru na sporządzanie tych bilansów. To było dość ogólnikowo określone, w jaki sposób należy je przygotowywać. Natomiast one musiały być dość mocno uzasadnione i oparte o statystyki publiczne. I zdarzało się, że jednak były wątpliwości co do poprawności tych bilansów. Natomiast gminy, które faktycznie rzetelnie chciały te bilanse przeprowadzić, okazywało się, że trzeba było je po prostu drastycznie naciągać, że z tych obliczeń wynikało, że tak naprawdę miasto powinno być przynajmniej w 10% wręcz zburzone, ponieważ za 10 lat będzie 10% mniej mieszkańców, tak, że miasta nasze się wyludniają, a z drugiej strony zmienia się jakość zamieszkania, jednak ta gęstość zaludnienia jednego mieszkania też się zmniejsza, że mamy lepszą jakość życia, że na mieszkańca przypada więcej metrów kwadratowych niż te 10 lat temu i w ten sposób jakoś się te bilanse udało naciągać. Tak? Natomiast tutaj będziemy mieli dość sztywne wzory. Myślę, że jest to nie do końca poprawne, ponieważ różne miasta, różne gminy mają swoją specyfikę i ciężko jest jednym wzorem, moim zdaniem jako urbanisty, wszystkie miasta tą samą miarą obliczać, że tak powiem. Cieszę się, że wracamy do myślenia w urbanistyce i w planowaniu do liczby mieszkańców, a nie do liczby samochodów, bo przez wiele lat myśleliśmy głównie o tym, ile samochodów zmieścimy w naszych planach, a nie ile mieszkańców zamieszka na obszarach pokrytymi tymi planami. Więc jest na pewno jakiś pozytywny wydźwięk tej nowelizacji, ale na pewno będzie bardzo dużo wątpliwości odnośnie tego, jak obliczać tą chłonność. I też tak jak wspomniałeś, będą też potrzebni ludzie, którzy będą to weryfikować. To jest tak, że jednak organy nadzoru wojewody też mają określoną liczbę pracowników, no i oni nie będą w stanie nagle, jeżeli zostaną zarzuceni planami ogólnymi, a będą mieli też jednak określony czas na weryfikację, zgodność z prawem takich uchwał, więc myślę, że ten pośpiech również może być na niekorzyść dla realizacji samej reformy. Natomiast z takich praktycznych wątpliwości odnośnie tej chłonności, to będzie na pewno bardzo duże wyzwanie odnośnie obliczenia chłonności dla obowiązujących planów miejscowych. I owszem, z założenia mogłoby się to wydawać proste, że no przecież mamy obszar pod zabudowę mieszkaniową o określonej intensywności, określonej powierzchni zabudowy i tak dalej i możemy bardzo łatwo obliczyć, ile mieszkań na przykład na danym terenie może powstać maksymalnie. Natomiast mamy też wiele planów, w których na przykład zabudowa mieszkaniowa jest dopuszczona, a wiodącą funkcją będzie funkcja usługowa albo na odwrót, albo będą to funkcje równorzędne. I co w takiej sytuacji, jeżeli rzeczywiście no, nie mamy jakoś sprecyzowane, ile dokładnie tej zabudowy mieszkaniowej powinno być, będziemy musieli zakładać, że na przykład będzie to 50% na 50%, albo czy za każdym razem będziemy musieli zakładać scenariusz, że jednak dominującą funkcją będzie wtedy funkcja mieszkaniowa. To są takie być może proste dylematy, natomiast kiedy będziemy mieli do czynienia z gminą, która będzie miała 100 różnych planów miejscowych dla różnych obszarów, w ramach każdego planu różne tereny, to jest jednak bardzo dużo pracy, żeby te wszystkie plany miejscowe jednak przeanalizować pod tym kątem. Więc to by się mogło tylko tak wydawać, że proste obliczenia, natomiast no, jednak będzie dużo pracy do zrobienia, głównie takiej matematycznej. Dlatego no to ja prawda. Ja się tak śmieję, że planowanie przestrzenne i w ogóle praca urbanisty już nie będzie polegała na tym, żeby kształtować jakość przestrzeni, żeby skupić się na tym, w jaki sposób zabudowa będzie
wpływała na przestrzeń i jak na przykład zabudowa będzie ze sobą współgrać, czy jak ten kontekst będzie prowadzony, tylko będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na parametrach, wskaźnikach, liczbach zupełnie abstrakcyjnych dla tego, jak się później czyta tą przestrzeń, jak się ją rozumie, jak się w niej funkcjonuje. I myślę, że najłatwiej to jest chyba sprowadzić do tego, w jaki sposób dzisiaj architekci są pojmowani, że zły architekt wyciśnie z działki mniej PUM-u, a dobry architekt więcej. A nie mówimy tutaj już o jakości architektury, czy to będzie piękna elewacja, czy ona będzie straszyć, jaki będzie układ pomieszczeń, czy jak ona będzie wpływała na przestrzeń wokół budynku. I to są takie dylematy już może filozoficzne, ale myślę, że sprowadzamy do takiego pytania, czym będzie zawód urbanisty po reformie planowania. No, są tacy architekci, którzy mi mówią już, że w związku z rozwojem sztucznej inteligencji jeszcze parę lat i nie będą mieli za bardzo pracy, bo to ta sztuczna inteligencja będzie to rysować, łącznie z tym, że ona będzie, powiedzmy, może być bardziej nieomylna, no bo jak wtłoczymy w nią wszystkie przepisy prawa budowlanego i techniczno-budowlane, to ona będzie się ich ściśle przestrzegała albo ewentualnie no, będzie wiedzieć, w którym momencie, że tak powiem, narusza. Nie? Więc, tak, dokładnie. Więc, nawet nie musimy tutaj mówić o dominacji sztucznej inteligencji nad człowiekiem, ale po prostu wykorzystanie narzędzi w dzisiejszych czasach, z jakich korzystają architekci, całe technologie BIM, w których tak naprawdę wpisuje się tylko i wyłącznie parametry i program rozrysowuje układ pomieszczeń, ile konkretnie jest potrzebnych, jakiej infrastruktury technicznej, jakie jest zapotrzebowanie na media. To wszystko już się dzieje i architekci z tego korzystają jak najbardziej, więc myślę, że tutaj już mniej jest pracy architekta niż można powiedzieć operatora programu komputerowego i podobnie będzie się to chyba sprowadzało do planowania przestrzennego, że jednak będziemy zajmowali się przede wszystkim obliczeniami i korzystali jednak z narzędzi GIS-owych, czyli systemów informacji geograficznej, z których oczywiście już dzisiaj korzystamy bardzo dużo do różnego rodzaju analiz. Natomiast zabraknie tego myślenia o kontekście, o tym, w jaki sposób przestrzeń powinna być faktycznie kształtowana, żeby ona była dla ludzi, żeby to była przestrzeń zrównoważona, a nie tylko i wyłącznie, nie wiem jakiego słowa nawet użyć, sparametryzowana, no ciężko jest tutaj się do tego odnieść. No wiesz, to jest problem, bo przy okazji też tej reformy planowania oczywiście wyszły też kwestie cyfryzacji, tak, i to, co przeraża niektórych urbanistów, zresztą też nas prawników, którzy powiedzmy, no nie, w ogóle nie uczestniczą od tej strony technicznej, tak, choćby używania tych narzędzi GIS, że ten plan ogólny, tak, to będzie tak naprawdę, no, jedna strona uchwały, a wszystko inne będzie zaszyte w pliku, tak, z odpowiednimi parametrami i w związku z tym no, pytanie jak nie tylko przeciętny Kowalski, ale także jak powiedzmy profesjonalista, tak, taki jak ja, będzie w stanie to wszystko odczytać i czy rzeczywiście nie wychodzi na to, że przy okazji tej cyfryzacji, no bo po pierwsze no, byłoby dobrze, żeby no, na poziomie centralnym zostały udostępnione narzędzia, z których da się to w sposób no, taki prosty, łatwy odczytać, no albo znowu przejdzie to na stronę użytkownika, czyli to ja będę musiał zakupić programy, to ja będę się musiał wyszkolić, ja to będę musiał nauczyć się czytać, bo to już nie będzie tak jak dotychczas, że będzie jakaś tam załączona mapa, tak, paręset stron, tak jak dla dużych miast, tak, w studium, gdzie to jest wszystko opisane, tak, są poszczególne mapy, tak, no to w tej chwili to zostanie rzeczywiście głównie sprowadzone jednak do danych, które będą szczegółowo w pliku, zresztą te założenia cały czas są pokazywane, no i też są no, częściowo już są z tego co wiem projekty, tak, odpowiednie jak to wszystko ma wyglądać, jak mają wyglądać te struktury plików, tak, elektronicznych, tak, dotyczące tych właśnie aktów planowania. To ja cię tutaj uspokoję. Myślę, że tutaj nie ma się czego obawiać, jeżeli chodzi o te założenia przede wszystkim, bo wszystko wyjdzie w praktyce, w jaki sposób
ministerstwo podejdzie do realizacji tutaj tego rejestru. Natomiast jeżeli chodzi o założenia, to one jak najbardziej są słuszne i one są jak najbardziej tak naprawdę proste, wbrew pozorom, jak one brzmią, ponieważ już dzisiaj pracujemy i wykorzystujemy narzędzia GIS-owe i nawet na co dzień ty również z nich korzystasz. Są to wszelkiego rodzaju geoportale gminne, geoportal krajowy, geoportale tematyczne dla konkretnych infrastruktur i tak dalej. I one również są zasilane właśnie konkretnymi plikami w postaci warstw wektorowych, które mają jakieś metadane, są uzupełniane konkretne dane dla konkretnych tak zwanych rekordów, czyli można to uprościć do lokalizacji na tej mapie wektorowej. I będzie się to przede wszystkim różniło tym, że już nie będziemy musieli wszystkiego drukować, nie będzie to zajmowało tak dużo miejsca, nawet jeżeli chodzi o przestrzeń dysku takiego cyfrowego, ponieważ te pliki też są naprawdę często bardzo, bardzo duże. A kiedy oglądamy mapy czy plany miejscowe, które są już zwektoryzowane, czyli są w postaci cyfrowej, to już nawet skala nie ma dla nas znaczenia, ponieważ jesteśmy jakby tak precyzyjni dzięki tym narzędziom, że możemy sobie przybliżyć do 1 metra i tutaj już nie ma, nawet bardziej, prawda, że już nie ma takiej wątpliwości, przez które miejsce, którędy przebiega na przykład linia zabudowy, jak bardzo możemy przybliżyć budynek. A kiedy mamy do czynienia jednak z dotychczasową formą uchwały, to mamy jednak plany miejscowe w skali, na przykład w skali 1:1000, w skali nawet do 1:2000. I tutaj grubość linii już nam daje na przykład nawet 4 metry, tak, tych wątpliwości. Więc jak najbardziej ta cyfryzacja jest słuszna. Będzie to oczywiście wyzwanie dla wielu gmin, bo wiele gmin nie jest przygotowanych na cyfryzację. Widzimy to chociażby w obecnie funkcjonujących warunkach, ponieważ już dzisiaj mamy obowiązek cyfryzacji planów miejscowych i jako jeden z załączników do uchwały to jest właśnie plik GML z cyfrową wersją planu miejscowego i to jest udostępniane też nadzorowi wojewody do weryfikacji i tak dalej, więc jakby z tym już były problemy i z tym już sobie musiały poradzić gminy. Natomiast w praktyce wyglądało to w ten sposób, że stworzona została po prostu wtyczka do darmowego oprogramowania, do które każdy może sobie za darmo pobrać. Jest to zazwyczaj Quantum GIS, który jest darmowy i ta wtyczka również jest darmowa. Natomiast wiadomo, że życie pokazało, jak dużo problemów było z tą wtyczką, że jednak wszelkiego rodzaju nawet najbardziej szczegółowe instrukcje, w jaki sposób wypełniać pewne rubryki w tej wtyczce, do dzisiaj budzą wątpliwości, w jaki sposób to miało być wypełnione, a co tu się wpisywało, a po co to było, czy jak to wpiszę, to będzie źle, i do dzisiaj pojawiają się takie wątpliwości, więc ja bym do założeń nie miał zastrzeżeń, natomiast zobaczymy, jak w praktyce będzie to zrealizowane pod postacią właśnie czy wtyczki, czy jakiejś bazy. I też dużym wyzwaniem będzie później obsługa tego przez gminy, bo jednak gminy wydały potężne pieniądze często na lokalne geoportale i wiele geoportali jest dość świeżych, bo na przykład w zeszłym roku gminy zleciły na przykład przygotowanie takiej platformy dla mieszkańców ze wszystkimi planami miejscowymi. Wydały naprawdę bardzo duże pieniądze, publiczne oczywiście, trzeba to podkreślać, a tu nagle pojawiają się nowe aspekty, które trzeba wdrożyć właśnie z tych kwestii cyfrowych, a te geoportale na przykład nie obsługują takich szczegółowych kwestii i albo trzeba aneksować, jeżeli to środowisko programistyczne pozwoli na to, żeby zaktualizować format, w jakim te geoportale działają, albo po prostu postawić zupełnie coś nowego i wydać kolejne, dużo większe pieniądze. Być może już zaczną pojawiać się, jak tylko pojawi się rozporządzenie
dotyczące tego rejestru urbanistycznego. Od razu będą wyrastały nam różnego rodzaju firmy programistyczne, które będą oferowały konkretne narzędzia. Często będą to niestety firmy, które nie mają zielonego pojęcia, o co chodzi w tych uchwałach, w tych planach, bo dzisiaj się też z tym spotykamy, jeżeli chodzi o firmy projektujące różnego rodzaju geoportale czy nawet systemy obiegów dokumentów, że mają jakieś tam wyobrażenie o funkcjonowaniu urzędu czy funkcjonowaniu danej dziedziny urzędu, natomiast te funkcjonalności są bardzo niedostosowane, że tak się wyrażę. I myślę, że to będzie bardzo duże wyzwanie dla gmin, żeby potrafić znaleźć taką firmę i zlecić taką usługę, która będzie faktycznie później po prostu dobrze wykonana, bo no niestety, nie oszukujmy się, będą to zazwyczaj najtańsze zlecenia. No ja nie, co prawda nie pracuję z tym programem, ale słyszałem, że będzie problem przede wszystkim z zgraniem tych danych z gmin później do tego rejestru urbanistycznego, do czego no, gminy będą zobowiązane tak po tym okresie przejściowym i tu mogą wyjść problemy właśnie w tych niezgodnościach, tak? I dostosowanie przede wszystkim się do tego nowego systemu, tak, w jakim na przykład będą już sporządzane te plany ogólne czy plany miejscowe wedle tych, no, może być nowych wytycznych, jeżeli chodzi o te pliki. I to będzie taki test. A jeżeli chodzi o oprogramowanie, to powiem, że sam mając doświadczenie choćby z oprogramowaniem dla prawników, wiem, że no, nie zawsze wszystkie firmy tak naprawdę, mimo że twierdzą, że wiedzą, co jest potrzebne prawnikom, no to pewnie tak samo urbanistom czy gminom, no nie zawsze to rzeczywiście oferują, albo tylko trochę zgadują, zamiast się spytać tych użytkowników, tak, zrobić jakieś pogłębione badania tak naprawdę, co tu jest potrzebne, ale tak dokładnie, zejdźmy może tak trochę z tej... User experience, prawda? Jasne. Może zejdźmy trochę z tej cyfryzacji, a pomówmy może o tej kwestii, która najbardziej interesuje tak przeciętnego Kowalskiego, tak, czy również inwestorów, deweloperów, czyli te kwestie związane ze zmianami w warunkach zabudowy, bo jak 20 lat temu uchwalano ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to przynajmniej było takie założenie wstępne, że powstaną plany miejscowe, a te warunki zabudowy będą uzupełniały. Oczywiście stało się inaczej, tak, dzisiaj wedle różnych tam badań prowadzonych, tak, ogólne pokrycie, tak, w całej Polsce to jest tam w granicach tych 40 paru procent, tak, planami miejscowymi, widać w dużych miastach, no, wiele planów tak naprawdę, no, leży, tak, jest tylko uchwała inicjująca, ewentualnie, no, gdzieś tam są jakieś projekty, no, bo wiadomo, że są sprzeczne interesy, wiadomo, że są potencjalne roszczenia planistyczne, tak, i wiele, wiele innych problemów i gminy tak naprawdę często gdzieś tam trzymają te uchwalenie planów w zamrażalce lub tego nie wywołują, wolą nawet często wydawać te warunki zabudowy, które stały się, można powiedzieć, w jakiś sposób dostępne, tak, dla inwestorów i z których inwestorzy korzystali i czuli się w tym systemie dosyć bezpiecznie. A w tej chwili ustawodawca mówi, jakby zmieniamy to wszystko, tak, warunki zabudowy no, muszą być ściśle oparte na planie ogólnym, tak, i tylko wtedy, kiedy jest właśnie ten obszar uzupełnienia zabudowy, kiedy są spełnione inne warunki, kiedy tak jak powiedziałeś, no będzie można wykazać tak wzorami określonymi na chłonność, że w ogóle jest taka potrzeba, czy w ogóle możliwość tak dodatkowego wydawania warunków zabudowy na terenach nieobjętych planem, czyli w zasadzie no wpycha nas ustawodawca, tak mówiąc kolokwialnie, jednak w uchwalenie tych planów miejscowych. Zresztą swego czasu była taka gdzieś informacja, tak, że może nawet będzie jakiś obowiązkowy termin, kiedy gminy będą się musiały uporać z tym problemem i jednak uchwalić te wszystkie plany miejscowe jako no, powiedzmy kolejny etap tej dużej reformy. I powiedz mi, jak ty to widzisz z punktu widzenia powiedzmy tego wydawania warunków zabudowy na tych dzisiejszych zasadach, które jeszcze oczywiście będą z nami obowiązywać także w tym okresie przejściowym i tego, jak to będzie wyglądało po tym 1 stycznia 2026 roku. Myślę, że poruszyłeś bardzo ważny wątek, trochę abstrahując od samych warunków zabudowy, za chwilkę do nich wrócę, ale nie chciałbym, żeby to umknęło. Mianowicie dla inwestorów, zwłaszcza zagranicznych,
dużych inwestorów, którzy stawiają na jakość, niezwykle istotnym jest bezpieczeństwo środowiska prawnego, w którym mają się obracać. I kiedy mamy taką sytuację, że prawo zmienia się diametralnie albo jest niepewne, bo tak naprawdę zaliczyliśmy falstart z samą ustawą, a nie mamy dalej tych rozporządzeń, czy nawet same gminy nie wiedzą, w jaki sposób się w tym nowym środowisku obracać, to będzie na pewno bardzo duży taki spowolniający działalność inwestorów zagranicznych przede wszystkim do realizacji jakichś nowych inwestycji, ponieważ to środowisko będzie po prostu niepewne i ryzyko niestety będzie dużo większe, żeby się zaangażować. I myślę, że również to, co wspomniałeś o tych warunkach zabudowy, że inwestorzy przyzwyczaili się do tych realiów, w jaki sposób warunki zabudowy są wydawane, że te spekulacje były bardziej pewne, mniejsze ryzyko było. Natomiast dzisiaj będziemy mieli jednak taki okres, myślę, że stagnacji. Owszem, w dalszym ciągu możemy wydawać decyzje o warunkach zabudowy aż do wejścia w życie planu ogólnego albo do 1 stycznia 2026 roku i wszystkie te decyzje o warunkach zabudowy będą bezterminowe, więc pojawia się takie przypuszczenie, że te spekulacje nagle zintensyfikują się, że będzie dużo więcej takich wniosków, tylko po to, żeby zabezpieczyć pewien interes związany z możliwością zabudowy, chociaż ustawa zwalnia nas z uwzględniania tych wydanych decyzji w ustalaniu wartości nieruchomości przy ewentualnych postępowaniach roszczeniowych. No ale to jest oczywiście inna kwestia. No i to będzie taka zasadnicza zmiana w ustalaniu warunków zabudowy, że one będą musiały być przede wszystkim od 1 stycznia 2026 roku zgodne z planem ogólnym i będą mogły być wyznaczane wyłącznie zgodnie z tym planem. Czyli nie będzie już takiej sytuacji, że plan ogólny wyznaczy nam teren zieleni ekologicznej i nagle wydajemy tutaj warunki zabudowy na budowę nowych domów w dolinie rzeki i to jest jak najbardziej słuszne założenie ustawy, żeby jakby się tego pozbyć, ale też myślę, że nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że mleko już się dawno rozlało, że te doliny rzeczne i te wszystkie tereny no już dawno stały się takimi skupiskami zabudowy i ciężko będzie to jednak odwrócić, bo nie będziemy jednak likwidowali tego. Ale założenie oczywiście jak najbardziej słuszne. Natomiast warto też wziąć pod uwagę taką wątpliwość, co z wydanymi warunkami zabudowy, właśnie takimi spekulacyjnymi, które teraz bardzo mocno prawdopodobnie się wysypią i w jaki sposób później gmina będzie dążyła do tego, żeby zrobić to dobrze pod względem merytorycznym, obiektywnym, w taki sposób, żeby faktycznie chronić te doliny rzeczne, tak jak już wspomniałem, jako taki przykład, przed zabudową i mieszkańców przed złymi decyzjami, przyszłych mieszkańców dolin rzecznych przed tymi decyzjami, że jednak się wybudowali w dolinach rzecznych albo w korytarzach ekologicznych. I to są oczywiście dylematy już konkretnych gmin. I ja jestem wielkim przeciwnikiem narzucania jakichkolwiek normatywów niezwiązanych z takimi obiektywnymi przesłankami. Tutaj już nawet, żeby łatwiej było sobie wyobrazić, co mam na myśli, sięgnę do warunków technicznych budynków. Ja jestem wielkim przeciwnikiem takiego narzucania, w jakich warunkach kto powinien żyć, do takiej przesady, że plac zabaw musi być w określonej odległości od okien, ponieważ jeżeli będzie o metr bliżej, to już będzie krzyk dziecka słychać bardziej, czy tam śmiech dziecka będzie bardziej uciążliwy niż jak ten śmiech będzie dobiegał z placu o metr dalej położonego. Więc myślę, że to są takie przykłady, które łatwiej sobie wyobrazić niż przykłady dotyczące planowania przestrzennego, które są dużo bardziej ogólne, ale jednocześnie często wkrada nam się tutaj taka systemowa filozofia, której często może być trochę za dużo
Ona się pojawia przede wszystkim w tych proponowanych wzorach. Dlaczego akurat taka liczba jest słuszna, a dlaczego nie inna? I czemu wszystkie miasta i wszystkie gminy powinny być mierzone tą samą miarą? Natomiast rozumiem intencję, żeby jak najbardziej ujednolicić i zobiektywizować pewne sprawy. No i wracając do tych wspomnianych przez ciebie warunków zabudowy, mimo że ustawa dotychczas wskazywała, w jaki sposób przeprowadzać analizę urbanistyczną do wydawanej decyzji, to jednak te analizy były bardzo mocno naciągane i bazowały często na przesłankach, o których ustawa w ogóle nie mówiła, a jednocześnie gminy w jakiś sposób tam dodawały swoje elementy. Na przykład gminy warunkowały wydanie warunków zabudowy spełnieniem określonych parametrów parkingowych, tak? O czym w ogóle nie było mowy w ustawie, żeby takie kwestie, warunki zabudowy w ogóle poruszały. Tutaj widzę, że jednak to podejście do tego, w jaki sposób te warunki zabudowy wydawać, jest bardziej skonkretyzowane. Oczywiście do tego będzie potrzebne rozporządzenie i taki projekt już się ukazał do konsultacji obecnie, więc dopóki one nie zostaną już tak finalnie przyjęte przez ministra, no to jednak będziemy żyli w takiej niepewności, a zwłaszcza inwestorzy będą żyli w niepewności, na ile na przykład świeżo zakupione nieruchomości będą dalej zdatne do zainwestowania, jakie będzie ryzyko poniesione w związku z zakupem nowej nieruchomości. No to prawda, rzeczywiście. Znaczy wiadomo, że jak się spojrzy na to, w jaki sposób były wydawane warunki zabudowy, to wiadomo, no tam, gdzie gmina była przychylna inwestorom, tak, to była możliwość wydania tych warunków zabudowy. Oczywiście były czasami sytuacje, no, skrajne, gdzie rzeczywiście no, wszystko wskazywało na to, że można te warunki zabudowy wydać, no ale jeżeli gmina w cudzysłowie się uparła, tak, co do tego, że ich nie wyda, no to wiadomo, że mogło to wiele lat trwać, a też same samorządowe kolegia odwoławcze no, nie chciały, tak, albo wręcz no, nie miały, można powiedzieć, sił i środków do wydawania tych warunków zabudowy, chociaż no, zgodnie z zasadami, jakie wynikają z kodeksu postępowania administracyjnego, no mogłyby to czynić, tak? Choć znowu tutaj często sądy administracyjne no, wskazywały jednak, że jest to niemożliwe i rzeczywiście no, gmina, jeżeli chciała, no to mogła to blokować, więc myślę, że tak, będzie rzeczywiście duży wysyp tych wniosków o warunki zabudowy i to prognozuję, no bo ludzie jednak się, mówię, no przez te no, 20 lat tak, obowiązywania tych zasad dotyczących wydawania warunków zabudowy się przyzwyczaili, tak? Urzędnicy też oczywiście wiedzą, jak tutaj działać i każdy będzie chciał jednak uzyskać na tych dotychczasowych warunkach tą decyzję, no bo wiadomo, że wszystko to, co będzie się działo po tym okresie przejściowym, no jest mocno niepewne i wszyscy tak naprawdę no, uczymy się tej ustawy od nowa i to ja się tego nie boję, że tak powiem, powiedzieć i coraz częściej też słyszę to, czy w branży prawnej, czy wśród urbanistów, czy wśród gmin. Tak naprawdę ta reforma jest na tyle głęboka, oczywiście też to się wiąże często z jakimiś no, niejasnościami, tak, wokół uchwalonych przepisów, tak, niejasnością przepisów przejściowych, tak, niewiadomymi co do właśnie tych wszystkich rozporządzeń wykonawczych, jak to wszystko będzie działać, a wszystkim jak to będzie interpretowane. Oczywiście później to będzie trafiało do częściowo do organów odwoławczych, częściowo tak akty jak plany miejscowe, tak, czy plany ogólne, czyli te akty prawa miejscowego będą trafiały do wojewody, tak, będą oczywiście też te sprawy trafiały do sądów administracyjnych, to są sądy administracyjne też mogą mieć swój pogląd odnośnie interpretacji, zresztą tak jak dotychczas było, tak, to też nie było tak, że na wszystko było zawsze jedno rozwiązanie i były różne, bym powiedział, ścieżki interpretacji, tak, poszczególnych zagadnień, jeżeli chodzi o to wydanie warunków zabudowy.
Znam oczywiście takich inwestorów, którzy bardzo chętnie tak kupowali grunty i budowali pod planem, bo uważali, że to jest jakby najbezpieczniejsze, tak, niż warunki zabudowy. Byli znowu tacy, którzy woleli jednak tą sytuację, w której no, uzyskują indywidualną decyzję i są w stanie tutaj no, powiedzmy, uzyskać pożądane dla siebie parametry. Tak jest. I to, co wspomniałeś, właśnie kwestia interpretacji przez organy nadzoru, przez sądy. De facto śmiejemy się, że co województwo to inne podejście. I to plan z konkretnym zapisem, który został przyjęty w jednym województwie, niekoniecznie będzie zaakceptowany przez wojewodę w innym województwie, mimo że będzie dokładnie taki sam zapis. To jest właśnie kwestia tych interpretacji. To jednak te 20 lat rozstrzygnięć nadzorczych, tych wyroków sądów, one budowały tą bazę doświadczeń i tego, w jaki sposób podchodzić do ustawy. No przy okazji nowej nowelizacji nie mamy do czynienia z, właśnie z tymi praktykami, więc myślę, że gminy, które pierwsze przystąpią do sporządzenia planu ogólnego, będą przecierały szlaki i albo im się uda przebrnąć przez ten czas w taki sposób, że również organy nadzoru nie będą jeszcze przygotowane do tego, żeby poprawnie zweryfikować, więc z racji krótkiego terminu na sprawdzenie zgodności z prawem będą przymykać oko na wiele rzeczy, to może dzięki temu uda im się te plany ogólne dość sprawnie sporządzić i uchwalić, a może będzie właśnie w drugą stronę, że pierwsze gminy, które przystąpią, będą bardziej skrupulatnie sprawdzane. No, ciężko mi jest tutaj powiedzieć, jak to będzie wyglądało, natomiast faktycznie te doświadczenia związane z rozstrzygnięciami nadzorczymi, z wyrokami sądów zbudowały bardzo silną bazę tego, w jaki sposób działać w środowisku prawnym, jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, no bo wiele kwestii jest bardzo trudnych do wskazania w planach miejscowych, ponieważ nie mają do tego konkretnej delegatury ustawowej i tak jak kiedyś w planach można było pisać o kwestiach spójności architektury z jakimiś konkretnymi walorami lokalnymi, jakieś takie bardziej ogólne stwierdzenia, które nakierowywałyby przyszłych architektów, inwestorów na to, w jaki sposób kształtować tą zabudowę, to niestety coraz bardziej niestety to, w jaki sposób plany miejscowe mają wyglądać, to są tylko i wyłącznie kluczowe parametry bez jakiegokolwiek kontekstu. I to jest moja największa obawa, jeżeli chodzi o jakość przestrzeni w naszym kraju, bo niestety bez tego kontekstu dużo ta nowelizacja myślę, że nie pomoże, jeżeli chodzi o nieład przestrzenny, bo tak jak przed wejściem w życie nowej nowelizacji dało się sporządzić naprawdę dobre plany miejscowe i naprawdę dobre inwestycje realizować, tak dało się złe plany i złe inwestycje realizować i podobnie będzie po nowelizacji, więc tutaj akurat nie powiedziałbym, że winą bezładu czy nieładu przestrzennego w naszym kraju była kwestia systemu planowania przestrzennego, tylko i wyłącznie tej kultury budowania czy kultury urbanistycznej w naszym kraju, jaka jest niestety jeszcze w dalszym ciągu moim zdaniem na poziomie rozwijającym się. No a niestety nie uda nam się tej kultury rozwinąć, jeżeli będą takie zmiany niepewne, tak, że będziemy mieli okresy, w których nie będziemy wiedzieli, jak się zachować, albo nie będziemy przygotowani po prostu do tego, żeby te zmiany wdrażać. I myślę, że to jest największe ryzyko. No, wiadomo, że te reformy no, generalnie zawsze te reformy no, budzą jakieś problemy, tak? Budzą jakieś pytania, wątpliwości. Oczywiście być może, że przy okazji tej dużej reformy, którą co do zasady widziałem, no popierały, tak, będą szerokie środowiska urbanistów, architektów, czy również same gminy,
no to jednak właśnie no, przy okazji tego też to wielu wątków bym powiedział, no nie udało się poruszyć czy załatwić, tak jak ty mówisz, tak przy okazji tych planów, że no one są właśnie takie mocno raczej poszliśmy w tą parametryzację, tak, a nie nad zastanawianiem się nad jakimś takim szerszym kontekstem, tak, i to może być pewien dalszy problem planowania i dalsze, bym powiedział, pogłębianie, tak, czy zmiana ewentualnie jakichś tam problemów, które będą przy tym planowaniu, i też umówmy się, że no nie da się w tej chwili no odkręcić tych 20 lat, tak, w sytuacji, gdy mamy tą zabudowę, która powstała, tak, na przykład na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, tak, trwałość wielu tych obiektów jest, że tak powiem, na lata, tak, tylko pewnie niewielka część z nich będzie wyburzana, tak jak dzisiaj na przykład no, wyburza się, nie wiem, jakieś stare biurowce, tak, które powstały, nie wiem, paręnaście lat temu, tak, gdzie inwestor rzeczywiście no, stwierdza, że mu się to opłaca, tak, że zamiast remontować, tak, to wybuduje w tym miejscu zupełnie nowy budynek, albo wręcz zmieni funkcję tam biurową, na przykład na mieszkaniową. Więc no, pewnie to pokłosie tego, co się zdarzyło, tak, w urbanistyce przez te 20 lat obowiązywania ustawy, no nie zniknie, a pytanie tak naprawdę, czy ta nowa ustawa no, w dobrym kierunku, tak, zmierza, jeżeli chodzi właśnie o tą poprawę jakości życia, bo dużo się o tym mówi, zresztą ta cała ustawa, jak się spojrzy na nią, ona mocno stawia, tak, na kwestię dostępności infrastruktury, tak, i to zarówno tej technicznej, jak i społecznej, tak, dostęp do zieleni, tylko no, postulaty i przepisy są słuszne, tylko pytanie, czy rzeczywiście zostanie to wszystko zrealizowane. To jest właśnie też bardzo istotny wątek, jeżeli chodzi o tą nowelizację, ponieważ bardzo dużo osób podkreśla to, że ustawa rozwija na przykład kwestie partycypacji społecznej albo właśnie kwestie dostępności infrastruktury społecznej czy zieleni. Natomiast bardzo istotnym wątkiem jest to, że ustawa mówi, że gminy mogą, a niekoniecznie muszą to robić. Więc jeżeli chodzi o samą partycypację społeczną, to może się zupełnie nic nie zmienić w gminach. W dalszym ciągu będą dokładnie w ten sam sposób konsultować zamierzenia władzy. Jedynym wyjątkiem takim obligatoryjnym jest to, że po konsultacjach będzie musiał powstać raport. Więc myślę, że nieduża zmiana. A wszystkie inne no dodatkowe i tam rzeczywiście elementy... Jest dodatkowe. Wszystkie inne elementy, które dodaje ustawa, to nie są wcale obligatoryjne, więc gminy, którym nie zależało na tym, żeby mieszkańcy czy inni interesanci partycypowali w tym planowaniu, to w dalszym ciągu będzie powielały będą te same praktyki, a gminy, które jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji, którym zależało, już nawet przed takimi możliwościami korzystało z rozmaitych narzędzi głębszego konsultowania dokumentów planistycznych, więc myślę, że tutaj akurat nic się nie zmieni, to jest kwestia podejścia już konkretnej gminy. Natomiast sytuacja związana z dostępnością infrastruktury społecznej czy zieleni, to też jest kwestia zupełnie fakultatywna, czyli gminy mogą uchwalić konkretne standardy dostępności infrastruktury społecznej, ale nie muszą, jeżeli zdecydują, że takich standardów nie będą po prostu przyjmowały. I myślę, że tutaj ustawodawca po prostu chciał zaznaczyć, że są to jakieś kwestie, które powinny być regulowane przez planowanie, ale jednocześnie był ustawodawca świadomy tego, że gdzieniegdzie mleko jest już tak bardzo rozlane, że ciężko byłoby to w jakiś sposób taki normatywny uregulować, bo niestety byłoby na pewno dużo takich czarnych plam na mapach, gdzie te standardy byłyby niemożliwe do zrealizowania, więc wątpię, żeby jakieś gminy się tym zajęły, chyba że po prostu na niewielkich obszarach, jeżeli w ogóle będzie taka chęć. I tutaj zahaczamy o ten wątek, o którym wspomniałeś na samym początku, mianowicie strategii rozwoju gminy.
Tak jak wspomniałeś, strategie do tej pory nie były obowiązkowe do przyjmowania przez gminy. Natomiast gminy, którym zależało na tym, żeby ubiegać się o jakieś środki zewnętrzne, na pewno dysponowały takimi dokumentami. Ale też z doświadczenia wiemy, że te dokumenty są bardzo ogólne i one niestety nie rozwiązują wielu problemów, a często nawet nie są po prostu realizowane przez te gminy, tak? Że w każdej strategii rozwoju będziemy czytać, że celem gminy jest rozwój zrównoważony i się uśmiechamy wtedy. Czy jakieś inne, nawet bardziej szczegółowe zamierzenia, które w następnym dziesięcioleciu gmina zamierza podjąć w celu realizacji takiej strategii. No niestety często są to po prostu, mówi się papier wszystko przyjmie, tak? A niestety później jak wygląda realizacja tych celów, tych priorytetów i tak dalej, no w praktyce wygląda zupełnie inaczej. I tutaj również, jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, ustawodawca nam mówi, że w strategiach będą musiały być zawarte kwestie związane ze strukturami przestrzennymi, różne takie, używa różnych takich słów, kluczy, które często się pojawiały w strategiach, żeby uzyskać dofinansowania na konkretne projekty, bo to chyba lepiej tak brzmiało, jak wszystko nazywaliśmy przez pewien czas rewitalizacjami i używaliśmy bardzo często słów zrównoważony rozwój w taki sposób, że dzisiaj dla nas zrównoważony rozwój to jest słowo, które nic nie znaczy. Taki komentarz na boku. Natomiast również tutaj ustawa nam mówi dość ogólnikowo o różnych aspektach, które dość ogólnikowo mogą być po prostu wskazane w tej strategii i warunki będą już spełnione, więc ciężko mi mówić, żeby ustawa w tym zakresie miała jakiś porządny wpływ albo jakikolwiek nawet wpływ na przestrzeń naszych miast. Że to są bardziej takie faktycznie lekkie zalecenia, wskazówki, na co zwrócić uwagę, co by było fajnie, żeby gminy brały pod uwagę. No ale myślę, że nie od tego jest ustawa, żeby nam jakieś wskazówki czy jakieś takie lekkie sugestie podsuwać, a tym bardziej, jeżeli chcemy to później nazywać rewolucją w planowaniu przestrzennym. No ale studium też w sumie było tego typu dokumentem i oczywiście mówię, część tych rzeczy rzeczywiście w tej chwili ze studium przechodzi do tej strategii, która rzeczywiście od 2026 roku będzie obligatoryjna i znowu plan ogólny będzie musiał być zgodny z tą strategią, czyli mówię, no tutaj też myślenie jakby inwestorów, także w ogóle osób zainteresowanych, tak, planowaniem, no będzie się zaczynało już na etapie strategii, tak, bo ta strategia będzie wyznaczała właśnie te ramy, tak, będzie trochę takim powiedział, studium, tak jak dzisiaj i ten plan ogólny będzie musiał być no, zgodny, tak, z tą strategią. A wracając jeszcze tak do tej partycypacji społecznej, znaczy ja oceniając tak, opisując też te, ja analizowałem szczegółowo te przepisy, to tak, rzeczywiście na papierze to wygląda nieźle, tak, wygląda, że będzie większa ta partycypacja. Rzeczywiście tam wprowadzono jeszcze dodatkowe, można powiedzieć, oprócz samych takich konsultacji, tak, czy dyskusji publicznej, no wprowadzono dodatkowe tam jedno z obligatoryjnych narzędzi. No ale jak gminy będą to realizowały, no to jest pytanie, bo na przykład no, dopuszczano również na przykład tam spacery studyjne, tak, po terenie, które mogą być również transmitowane online. No, ale to są znowu koszty, to jest kwestia organizacji, no można wiele rzeczy, że tak powiem, spróbować zrobić online, no, ale to wszystko kosztuje, tak, szczególnie jeżeli to robimy powiedzmy w terenie, tak, chodzimy na terenie objętym planem, więc wiadomo, że to no pewnie będą takie gminy, które będą to po prostu, no, będą starały się spełnić te minima ustawowe i tyle, natomiast rzeczywiście no, uważam, że jednak ci interesariusze, tak, bo teraz tam określono ten krok interesariuszy, tak, w planowaniu przestrzennym, no jednak no, będą mieli więcej prawa, wszystkim będą mieli możliwość, przede wszystkim jak ruszy ten w pełni ten rejestr urbanistyczny, no będą mieli możliwość no, szerszego uzyskiwania informacji na temat tego planowania przestrzennego, a wszystkim no, na bieżąco będą mogli otrzymywać
dokumenty, tak, związane z interesującym ich terenem i planowaniem, co dzisiaj rzeczywiście było mało przejrzyste i też wielu inwestorów na to narzekało, wielu profesjonalistów, my również prawnicy, no był ten problem, że trzeba było ręcznie wyszukiwać, tak, czy są dane plany, tak, w opracowaniu, gdzie my jesteśmy, ewentualnie dzwonić do gminy, pytać się, na jakim etapie jest uchwalenie danego planu czy studium. To wszystko ma być scyfryzowane, tak? Mamy dostawać też takie możliwość, będzie, można powiedzieć, zasubskrybowania, tak, sobie mailem informacji, że się coś zmienia, co będzie powodowało, no, taki jednak szerszy dostęp, a przede wszystkim tam, gdzie, no, ułatwi to na pewno życie profesjonalistom. Nie tylko przeciętnemu mieszkańcowi gminy, bo będzie po prostu łatwiej o tą informację, a wszystkim tych informacji będzie więcej w stosunku do tego, co dzisiaj się publikowało, albo to, co trzeba było obligatoryjnie publikować. Tak, zdecydowanie. Myślę, że to też będzie duże wyzwanie organizacyjne dla gmin, żeby się do tego dostosować. Bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji jednak, jakbyśmy sobie wyobrażali, czytając te przepisy, że wpisujemy się na jakiś tam newsletter odnośnie jakiegoś obszaru i automatycznie system, wykrywając jakąś działalność planistyczną na danym obszarze, automatycznie wysyła nam powiadomienie. Myślę, że na pewno to tak nie będzie funkcjonowało, tylko będzie jakaś, z pewnością w wielu gminach tak to będzie wyglądało i może to zabrzmi śmiesznie, ale zapewne urzędnicy będą mieli kartkę z tabelką, na której będą wymienione jakieś adresy e-mail dla konkretnych obszarów i będą później sprawdzali przy przystąpieniu, czy czasami ten mail znajduje się na tym obszarze i czy trzeba mu wysłać powiadomienie, a to się wiąże z dodatkowym jednak czasem pracy, tak? I zobaczymy, jak sobie gminy będą radziły nawet z takimi drobnymi szczegółami, o którym wspomniałeś. Więc będzie to też... Ja rozumiem, że po tym okresie przejściowym to już też ma przejść już na, bym powiedział, etap tego centralnego rejestru, tak, gdzie to już w sumie trochę, no, ministerstwo, rząd zaprojektuje ten system, a gminy tylko będą do niego dorzucać dane, a to jakby ten system będzie, czy jego architektura będzie decydować o tym, tak, jak szczegółowo te dane będą udostępniane, że rzeczywiście oczekiwania, no, moje i pewnie nie tylko moje, są takie, że no właśnie, zasubskrybujemy, że jesteśmy właścicielem, czy jesteśmy, powiedzmy, zainteresowani, nie wiem, konkretną działką i konkretnym obszarem i rzeczywiście, no, na tej podstawie, bym powiedział, takiej geograficznej, tak, czy położenia, będzie nam ten system wysyłać, acz oczywiście wiem, że tutaj jest wiele problemów, no i pytanie, jak ten system koniec końców zostanie wdrożony i jak będzie szczegółowo pozwalał określić to zapytanie, tak, czy to, czego my oczekujemy, tak, że otrzymamy alert od tego systemu, żeby rzeczywiście nie było sytuacji takiej, że owszem, można zasubskrybować, ale tylko dla całego obszaru miasta, no bo ja nie chcę dostawać na przykład z całego obszaru miasta Poznania wszelkie powiadomienia o planach, tylko mnie interesuje na przykład ściśle określony rejon. Być może, że na początku to, no, będzie działać lub nie działać, ale pewnie w tym kierunku jednak to powinno zmierzać, zresztą też biorąc pod uwagę choćby te wymagania, które dzisiaj mają deweloperzy, jeżeli chodzi o wypełnianie prospektów informacyjnych, to aż się prosi, żeby w końcu, no, powstały systemy przestrzenne, które łączą te wszystkie bazy danych i informacje, no bo dzisiaj taki deweloper musi sam na własną rękę poszukiwać wydanych warunków zabudowy, tak, wydanych pozwoleń na budowę, wydanych decyzji ze specustaw, tak, wszystkich innych, można powiedzieć, istotnych ograniczeń, które są, ale są oczywiście w rozproszonych rejestrach i nie są naniesione na mapę w sposób przestrzenny, tak, na zasadzie, że ja mogę obejrzeć konkretną działkę i przy tej konkretnej działce, tak, w takim systemie informacji, tak, przestrzennej wyskoczy mi, że tak, dla tej działki wydano takie warunki zabudowy, takie pozwolenie na budowę, taki jest plan, nie wiem, wydano taką decyzję specustawy i to jest duży problem, że, no, nałożono takie obowiązki, a rzeczywiście, no, deweloperom jest trudno to spełnić, albo rzeczywiście muszą pytać w wielu urzędach i muszą, no, bawić się w detektywów.
Jeszcze minie bardzo dużo czasu, zanim inwestorzy nie będą musieli bawić się w detektywów albo nie będą musieli sięgać do jakiegoś jednego kluczowego geoportalu, w którym to wszystko się znajdzie. Będzie naprawdę bardzo dużo problemów z tym, moim zdaniem, i będzie to zarówno po stronie takiej programistycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby takie oprogramowanie, taki program był prosty do przygotowania. Też nie jestem programistą, więc nie chcę się wypowiadać w tym zakresie. Natomiast z perspektywy samego użytkownika można sobie wyobrazić, że tak jak wspomniałeś, będzie cię na przykład interesował tylko i wyłącznie obszar danej dzielnicy, a może to wszystko zależy, jaką formułę przyjmą projektanci takiego systemu. Czy będzie można wybrać dzielnicę, czy będzie można wybrać tylko całe miasto, bo na przykład nie wyobrażam sobie wpisywania numeru działki, który może się zmienić na przykład, prawda? Czy żeby użytkownicy na przykład narzędziem GIS-owym dołączonym do takiego zgłoszenia zaznaczali konkretny obszar jakimiś poligonami i tak dalej, bo to też może być skomplikowane dla użytkowników, ale przede wszystkim skomplikowane dla programistów później, żeby generować takie warstwy, co później też jest związane ze samą ochroną danych osobowych. I to jest inna już kwestia. Natomiast z perspektywy urzędników warto będzie podzielić te kwestie na plany nowe oraz plany już obowiązujące, z którymi będzie chyba największy problem, żeby zdigitalizować już obecne uchwały i obecne na przykład informacje o wydanych decyzjach. Myślę, że się tego nie doczekamy, bo o ile dla wydanych pozwoleń na budowę jest obowiązek prowadzenia rejestru, to już dla warunków zabudowy czegoś takiego nigdy nie było i to już też kwestia prowadzenia tej dokumentacji w formie elektronicznej, w jaki sposób urzędnicy wypełniają pewne pola, komórki, czy robią to skrupulatnie, czy są gdzieś jakieś pomyłki i tak dalej. To jednak będą już takie bardzo szczegółowe wyzwania, których nie widzimy, czytając zmiany w nowelizacji, a często będą się one wiązały z bardzo dużymi kosztami wdrożeniowymi, bo to też trzeba będzie mieć kapitał ludzki, trzeba będzie mieć zasoby, czyli narzędzia do realizacji, trzeba będzie mieć też przede wszystkim przeszkolonych pracowników. No jest dużo wyzwań, jeżeli chodzi o takie szczegóły, a to też jest czas, bo to nie tylko chodzi o to, czy to jest gdzieś na rynku, czy tego nie będzie, tylko o to, że po prostu będziemy musieli na to długo czekać, długo się do tego przygotowywać, a jednak czasu, jak na moje rozumowanie, nie jest wiele, bo mamy niespełna, można tak założyć, że mamy niespełna 2 lata, bo już nie liczę nawet tego roku, że cokolwiek uda się zacząć, a jednak gmin w mieście mamy ponad 2000, więc jest to jednak duży obszar do działania, że tak powiem. Znaczy wiesz, ja też nie oczekuję i pewnie tak nie będzie, że zostaną scyfryzowane tak te wszystkie decyzje czy stare plany, bo pewnie rzeczywiście się tak nie zadzieje. No rejestry dzisiaj są, tylko one są właśnie rozproszone i to jest główny problem i uważam, że to też jest ciekawy temat pewnie na odrębną naszą rozmowę właśnie w jaki sposób to powinno być wszystko połączone, bo dzisiaj rzeczywiście przy, jak ja zajmuję się nową ustawą deweloperską, jest to rzeczywiście istotny problem dla deweloperów, tak? Dla inwestorów. Tak, dokładnie. Dokładnie, choćby przy wypełnianiu prospektu informacyjnego. To muszą jednak robić ludzie i to są koszty. Dokładnie, wręcz ja dzisiaj radzę klientom bardzo często, że trzeba takiego detektywa terenowego wynająć, tak? Kogoś, kto się dobrze w tych wszystkich rejestrach znajduje, tak? Wie, gdzie to poszukać i tak naprawdę ręcznie będzie to szukał. Oczywiście są takie gminy, duże miasta, tak? Gdzie możesz wyszukać, tak? Pozwolenie na budowę, warunki zabudowy, wedle wpisanych numerów działek, nawet może być seryjnie, tak? Możesz większą ilość wpisać. Ale są takie gminy, które nie będą tego miały, albo jest tabelka w Excelu, tak? Na zasadzie wydane po kolei, tak? Warunki zabudowy, tak?
tak jak leci datami, no i teraz wyszukaj w tych iluś plikach Excel, tak, to co cię interesuje, tak, no to też znowu człowiek to będzie musiał wykonać, oczywiście można to próbować jakoś tam częściowo zautomatyzować, ale wystarczy, że będzie jakiś niewielki błąd, tak, w tych danych i też możesz nie odszukać tak naprawdę tych konkretnych decyzji. Tak, dokładnie. Wszystko się, koniec końców, wszystko się sprowadza do ludzi, czyli kto to wszystko będzie robił. Urzędy często nie dysponują takimi zasobami ludzkimi, czy takim kapitałem ludzkim, żeby brzydko nie nazywać ludzi. Więc tego kapitału ludzkiego zdecydowanie brakuje, bo narzędzia da się zakupić, a jednak znaleźć pracowników, którzy będą się tym zajmowali, już jest nieco trudniej. I kosztowniej przede wszystkim, chociaż jakbyśmy się zastanowili na dłuższą metę, jednak bardziej się opłaca gminom mieć własnych ludzi do własnych, jako własne pracownie urbanistyczne, niż zlecanie wszystkiego na zewnątrz, chociaż niektóre gminy myślą inaczej, bo na przykład myślą, że wystarczy jednorazowo zlecić i mamy święty spokój, a tu jednak pojawiają się takie sytuacje jak na przykład teraz nowelizacja, kiedy będzie na pewno brakowało również firm świadczących usługi na zewnątrz. Ze strony inwestorów jak najbardziej wiemy, że funkcjonują tacy pracownicy, których można nazwać, przynajmniej ja takich nazywam, załatwiaczami i oni kompleksowo zajmują się regularnym dzwonieniem i wizytami w urzędach, żeby załatwić warunki zabudowy, żeby załatwić jakieś informacje i tak dalej, i tak dalej. I być może nie jest to takie złe, bo przynajmniej są może miejsca pracy dla takich osób. A gdyby było wszystko pod ręką, tak jak na przykład sztuczna inteligencja nas zastępuje teraz w wielu aspektach, ChatGPT i tak dalej, to się okazuje, że wielu pracowników będzie zbędnych w wielu branżach, no ale nie chciałbym też tak już pesymistycznie myśleć o tej nowelizacji. Jasne. Cały czas wierzę, że jednak było jakiś zamysł i jakieś takie dążenie do tego, żeby poprawić status quo, do którego się przyzwyczailiśmy, że w Polsce nie może być lepiej, chociaż tak jak wspomniałem, dało się robić dobre plany i nawet dobre WZ-ki wydawać. Jest nawet taki dowcip, mówi się, że bez planu źle, a z planem jeszcze gorzej. Już nie będzie on jednak obowiązywał, jak będziemy mieli plany ogólne, ale być może w wielu gminach faktycznie będzie to na korzyść. Może uda się pewne niekorzystne, negatywne procesy ujarzmić, ale obawiam się jednak tego myślenia o planowaniu przestrzennym i o miastach w kontekście jednak bardziej takich parametrów, aniżeli po prostu takim ludzkim wymiarze, kontekście przestrzeni, czy miasta nam się podobają, czy nam się w nich dobrze żyje, czy po prostu mają to być takie maszynki do zamieszkania i do pracowania. Nie wiem, być może takie filozoficzne pytanie będzie dobre na przyszłość. Myślę, że to jest też temat na naszą kolejną rozmowę, pewnie będzie jeszcze okazja ku temu i wtedy może porozmawiamy tak bardziej, bym powiedział, ogólnie na temat Twoich, moich przemyśleń, jeśli chodzi o rozwój urbanistyki i o planowanie. Natomiast powinniśmy sobie życzyć, żeby ta reforma jednak przebiegła w miarę bez turbulencji, żeby rzeczywiście gminy mogły uchwalić te plany ogólne i wdrożyć te wszystkie rzeczy, acz oczywiście dla nas wszystkich, tak, będzie to bardzo duże wyzwanie. Bardzo dziękuję Ci, że przyjąłeś moje zaproszenie i myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby porozmawiać. Dzięki. Bardzo Ci dziękuję, Piotr, za zaproszenie. Było mi bardzo miło i mam nadzieję, że słuchacze Twojego podcastu dowiedzieli się co nieco więcej o tej wielkiej nowelizacji. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Do usłyszenia i do zobaczenia. Kancelaria Prawna Jarzyński i Wspólnicy. Z prawem do celu.